Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Małgorzato. Michał Wójtowicz z tej strony, wsparcie techniczne PKO Banku Polskiego. Informuję, że rozmowa jest nagrywana. Kontaktuję się w sprawie alarmu bezpieczeństwa, które dostaliśmy z ramienia portalu Vivus. Komunikat świadczy o tym, że w imieniu pani był złożony wniosek o pożyczkę, którego pani nie potwierdziła i w ogóle nie jest pani nawet użytkownikiem tego portalu. Czy taką informację pani potwierdza? No tak, potwierdzam. W takim razie zgłaszam wniosek do anulacji. Z ramienia BIH-u, by on nie miał wpływu na pani zdolność przerosić historię kredytową, zarówno zweryfikujemy pozostałe portale pod kątem złożonych wniosków w pani imieniu. Więc to w tej sytuacji, jeżeli jakiekolwiek wnioski będą odnalezione, my je natychmiast anulujemy oraz pani o tym poinformuje. Proszę o pozostanie na linii, dosłownie jedną, maksymalnie dwie minuty. Proszę się nie rozłączać. Halo, halo. Pani Małgorzato. Tak, słucham pana. Halo. Tak, słucham. A więc przekazuję informację, że zweryfikowaliśmy jeszcze jeden wniosek na portalu szybkagotówka.pl. Kwota jest zaznaczona 1000 zł. Rozumiem, że pani tego wniosku również nie potwierdza, tak? Nie, nie potwierdzam. Rozumiem. W takim razie zgłaszam do anulacji również. Zarówno sprawa zostaje zgłoszona na policję w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Również będą dokonane procedury zabezpieczeniowe wobec pani konta oraz danych personalnych. Teraz zostanie włączona opcja o nazwie Cold Credit, która polega na tym, że do wyjaśnienia sprawy przez policję możliwość złożenia wniosku o kredyt w trybie internetowym zostanie zablokowana. Kadr zabezpieczeniowy w celu przejścia weryfikacji telefonicznej proszę o podanie numeru klienta. No ale ja nie mogę panu podać numeru klienta do mojego banku. Panie Małgorzato, to jest wymagane w celu przejścia weryfikacji telefonicznej. Jeżeli nie chce pani tej informacji podawać, no to ja w takim razie będę musiał procedurę zabezpieczeniową przerwać i podkreślam, że w takim przypadku bank nie ponosi odpowiedzialności za pani dane oraz konto bankowe. No ale przecież ma pan moje dane, tak? Więc dzwoni pan do mnie, no, więc to chyba pan zna. Oczywiście, pani Małgorzato, całość danych pani posiadam przed sobą, natomiast muszę pani zweryfikować w celu przed rozpoczęciem procedur zabezpieczeniowych. I pan dane ode mnie chce? No właśnie na chwilę obecną chodzi o podanie numeru klienta. No tak, ale ja nie wiem, czy pan dzwoni z banku. Pani Małgorzato, podkreślam, że ja z panią się kontaktuję z oficjalnego numeru infolinii naszego banku, który może pani zweryfikować chociażby na stronie głównej naszego banku. Wystarczy tylko w Google wpisać PKO Bank Polski infolinię lub kontakt, zjechać na sam dół strony oraz weryfikować numer telefonu, który obecnie widzi pani przed sobą na ekranie. No dobrze, to może zróbmy tak, że ja oddzwonię do pana na ten numer. Słucham? Że ja oddzwonię do pana. Ale bezpośrednio do mnie pani nie odsłoni, trafi pani na zwykłą infolinię naszego banku. Ale to chyba zwykła infolinia? To... Nie jest poinformowany wobec zaistniałej sytuacji. A dlaczego nie jest poinformowany? Ponieważ taka sytuacja jest wobec tej zaistniałej sytuacji, poinformowany jest tylko i wyłącznie departament naszego banku, departament bezpieczeństwa naszego banku, ponieważ doradca infolinii ogólnej nie jest upoważniony do posiadania infolinii. Mówił pan, że poinformowana jest policja. Kto poinformował policję? No, oczywiście, że sprawa została zgłoszona na policję z ramienia naszego banku w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. A na który komisariat policji pan, kto jest zgłoszony? Na komendę stołeczną Policji Warszawskiej. Dział walki z cyberprzestępczością. No, dlaczego z cyberprzestępczością, a nie z przestępczością gospodarczą? Słucham? A dlaczego z cyberprzestępczością, jak to są pieniądze, a nie jakieś oszustwa internetowe? No właśnie, ale natomiast doszło do wywodzenia danych personalnych pani. Żadnych dokumentów fizycznie pani nie utreściła. No, w tej sytuacji wygląda na to, że doszło do wywodzenia danych personalnych pani, być może nawet z poziomu bankowości internetowej. Więc dobrze, ja tutaj pani nie do czego nie namawiam, pani Małgorzato, może pani w każdej chwili się rozłączyć oraz rozmowy nie kontynuować. Natomiast jak pani już informowałem, że w tej sytuacji pani we własnym zakresie ponosi odpowiedzialność za swoje dane personalne oraz środki, które się znajdują na koncie. Dopytam, czy przerywamy procedurę zabezpieczeniową, czy jednak kontynuujemy. Wie pan co, ja może sobie zadzwonię do banku, bo ja panu nie mogę podać loginu do mojego konta. Zresztą pan ma moje dane, ma pan mój numer... Nie musi pani żadnego hasła podawać, pani Małgorzato. Przecież chodzi o podanie numeru klienta w celu weryfikacji. Pani, przepraszam. No, ale przecież pan do mnie dzwoni. To pan zna mój numer klienta. Pani Małgorzato, oczywiście w ogóle całość danych mam przed sobą w tym systemie. Natomiast ja muszę panie zweryfikować.
w jaki sposób mogę tego dokonać inaczej? Przecież istnieje regulamin, podpisywała pani umowę z bankiem. Taka sytuacja również są uwzględnione w regulaminie. Tą umowę pani podpisała. Dlaczego teraz pani coś kombinuje i nie chce postępować zgodnie z regulaminem oraz dokonywać czynności, które do pani zlecam? Na czym polega problem, pani Małgorzata? Na tym problem, że ja pana nie znam i ja nie wiem, czy pan naprawdę dzwoni z banku. Ale przecież zweryfikowała pani numer telefonu, z którego się kontaktuje z panią. Widzi pani, że to jest oficjalny numer infolinii naszego banku. W jaki sposób osoba trzecia może skontaktować się z panią z numeru infolinii banku? Proszę mnie poinformować. No ale to jest bardzo możliwe przez aplikację. No ale w jaki sposób? Ale przecież ja nie mam dostępu do pani aplikacji. No ale są takie aplikacje, że pan może. Słucham? Ale przecież są takie aplikacje, że pan może. No ale jakie? No do zmieniania numerów telefonów. Jakie aplikacje, pani Małgorzato? Jakie aplikacje mają dostęp do numeru infolinii banku? Proszę mi powiedzieć. No ale ja mam panu dać nazwę, przecież pan doskonale sobie zdaje sprawę. Pani Małgorzato, ja nie będę tutaj z panią dyskutował przez pół godziny. Wiecie pani numer telefonu, z którego się kontaktuje. Może pani w każdej chwili się rozłączyć oraz nie kontynuować tej rozmowy. Po prostu w takim razie bank po prostu zdejmuje siebie odpowiedzialność za pani dane personalne i pani we własnym zakresie tą sprawą się zajmuje. No ale przecież przed chwilą pan powiedział, że zgłosiliście państwo sprawę na policję. To chyba policja się tym zajmie. Oczywiście. No rozumiem. To dlaczego to ma być w moim własnym zakresie? Skoro policja się tym zajmuje, to chyba policja się takimi rzeczami zajmuje. Spierdalaj się.